chyba mam dobry samochód. Ale bąka puściłem. O nie! Przez tego bąka! Co się stało? No ile mam czekać na respawn? Puściłem bąka, samochód mi się rozwalił, ty! Chłopie, mogłeś fasolki nie jeść. Coś ty zrobił. Najwyższy czas odpalić eliminatora. Ja bardzo mało gram na tym trybie, a on jest fajny. To jest taki Fortnite wśród innych trybów, nie? Tutaj w Forza Horizon 4. Tam mamy takie same zasady jak w grach Battle Royale, bo to jest taki Battle Royale, tylko że w Fordzie. I ja ten tryb już dawno chyba, nie wiem, z parę miesięcy on jest w Fordzie, co najmniej, nie? I ja go jeżdżę tak mało, że jestem tam noobem. Powiem wam, że ani razu nie udało mi się tam być na pierwszej pozycji, raz tylko byłem na drugiej. Czy ktoś z was tutaj na czacie, ktoś z was był na pierwszej pozycji w eliminatorze tutaj w Forza Horizon? Nieważne, czy gracie na kierownicy, czy na padzie. Wodzu, tak? Wodzu był. Wodzu, dobrze czytam? Wodzu, 21, no. Barto, Alan, nieźle. Ale to trzeba nieźle grać i trochę farta też tam trzeba mieć, nie? Jak się jedzie tego eliminatora. Trochę trzeba tam przyfarcić. Bo tam ten ostatni taki pojedynek, ścigamy się do tego ostatecznego punktu. No trzeba być chyba blisko tego punktu, zrespawnowanym jakoś, nie? Czy tam być blisko tego punktu, jak się startuje. Musisz się mniej więcej domyślić, gdzie jest meta. Tak jest. Chociaż jak już jest ten ostatni checkpoint, to ta meta nieraz jest poza już okręgiem, nie? Ten okrąg znika i musimy dojechać gdzieś tam. Skąd mam Brabusa? Kupiłem sobie. Bra, bra, bra! O, dobra, już musimy jechać. Nie mam czasu wam pokazać Brabusa. On jest dobry do wymijania, do jazdy po lesie, bo on świetnie jeździ między drzewami. O, mamy tu jakieś ziomeczka. No ale esencja tego trybu to jest, polega na tym, żeby się z kimś ścigać, nie? O, jest tutaj ziomek. Dobra, jedziemy. Gdzie jedziemy? Okej, może być. Chyba minimapkę trochę zmienili, bo mam wrażenie, że bardziej się oddala niż wcześniej. Wcześniej chyba aż tak bardzo się nie oddalała ta minimapka jak teraz. Ale nie mam... łba sobie urwać nie dam. Jadę tu. Nie wiem, czy to dobry wybór. Się zaraz okaże. Ten z tyłu jedzie dokładnie za mną. Nie mogę się obrócić, bo nie ma żadnego przycisku przypisanego do patrzenia do tyłu. Zobaczymy, jak pójdzie jazda między drzewami w zimę Mini Cooperem. O, 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 o. O, gościu chyba dobry jest. Chyba dobry gościu jest. Skręcaj! No, może mnie rozwalić. Widzę, że mnie tam wyprzedza na minimapie. Znaczy widzę na minimapie, że mnie wyprzedza. Powoli, bo powoli, ale... Dobra, pokonany. Hops. Taktycznie, bo taktycznie i się udało. Pięknie. Nie dość, że z tulęgiem będę się ścigał, to jeszcze on ma trochę bliżej. Muszę przez las walić. W lesie mam przewagę. Bo... Mówię, to autko między drzewami jest dobre. Turek nie jest taki sterowny, jak ten mały smarkacz. Pa, 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 pana to. O ty, ale mnie zglebił. Nie dać się! Walczyć nie poddać! Ale dogania mnie, kurde, dogania mnie. Jednak ma szybszą furę. Byłoby go cudnie wyprzedzić. Dawaj, mały, dawaj! O kurde, o kurde! Ty, rozwalę go.
Rozwalę gościa. Patrz. To on dlatego przegrał, bo on miał tego Golfa. A tu mamy Subaru. I już Subaru bierzemy. Czym ty jedziesz, gościu? Jakaś LS4. O kurde, o kurde, dobra, jedziemy tu. O ty, bo tu się strefa zmniejsza. Muszę tu przy strefie cisnąć. Uciekłem! Uciekłem od strefy, dobrze. Musimy jakoś przez te domy się tutaj przebić. Nie wiem, czy tutaj będzie... Będzie jak? O kurde, o kurde. Dobra, ryzykuję, ryzykuję. I co? O! Co? On dojechał pierwszy? Nie gadaj, nie kto dojechał? Ja dojechałem, dobra. Wygrałem! Zmieniamy. W sumie to chyba dosyć szybka furka jest. Ej, powiedzcie mi jedną rzecz. Czy LS4 ma V8 czy jakąś V6? Co ona tu ma? Ma... z 13 roku ma V8, bo ona tak brzmi jakby miała V8. Masakra. Dobra. Słuchajcie, jestem 13 jestem. Czy dzisiaj mi przyniesiecie tyle szczęścia i wygram eliminatora? Jak myślicie? O, tutaj jakiegoś gościa mamy. Ścigamy się od razu, nie? Nie będziemy się tam kryć. Teraz mamy LS4. Ale wydaje mi się, że Subarka lepiej przyspieszała. Co jest? W16 ma. W16 Wydział Śledczy. Co tu tyle typa się pojawiło nagle? O, poziom 10. No to ciekawie będzie. No to będzie ciekawie, kurde. Złoty poziom 10, patrz jak ciśnie. Jedziemy. Jakby jego rozwalić, ale bym sikał. Ze śmiechu bym się zesikał chyba. Ale to nie, on już dojechał. Już dojechał, patrz. Czy da się wejść na tą samą sesję co ja? No, możesz próbować. Najlepiej to chyba robić tak, że włączyć wyszukiwanie sesji w tym samym momencie co ja. Bo to jest Battle Royale, to po prostu się albo na kogoś trafisz, albo nie, no nie? Ciężko tak, wiesz, od razu, żeby kogoś znać. Patrz, tutaj mamy GTR-a Nissana, zmieniamy. No dalej, 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 dalej. O, jest tutaj ktoś, jest tutaj do walki, dawaj go. Dawaj go, o kurde, poziom 4. Mitsubishi Lancer. Niedobrze, niedobrze Wlucek. Bardzo niedobrze Wlucek, jeszcze mnie wyprzedził. Mitsubishi, chodź tu. Starcie Japończyków. Smog, czy tam Godzilla kontra... Czym on jest Mitsubishi? Mitsubishi to jest Mitsubishi. Może jeszcze coś z tego... O kurde, ale się rozpędził. Nie! Spadła! O nie! Ale to bolało. Ty patrz! LS4 na sam początek, idziemy kosić. Galant, tylko nie przegraj Lucek z Galantem, bo to będzie wstyd. Ty, ten gościu chyba na klawiaturze gra. Będzie wstyd jak to przegrasz, chłopie. Się już nie pokończ streama jak to przegrasz. 1000 koni w LS4 kontra Galant. Ale by był wstyd, gdyby to przegrał, nie? A Galant siedzi mi na dupie. Co jest? Galant ma chyba ogrodowe opony. Ale co to za ściana? Co, my do Meksyku się zbliżamy? Pierdziele. Dobra, nawet na benzynę nie musiałem się przełączać. Dobrze jest.
Dojeżdżamy do celu. Proszę bardzo. Galancior zniszczony, ja bym chciał swoją furkę ulepszyć. Zmienić na jakąś mocniejszą, o jeden poziom wyżej czy coś. I co mamy do wyboru? Panamera. Siódmy poziom, nie ma żartów. Dawaj Panamera Turbo. Jeszcze 25 osób jest na sesji, to jest dużo. Panamera. Ty, ale ten laser dobry był, on mnie raz rozwalił. Tylko, że ja jechałem miniaczem wtedy, nie? O, jedzie jakiś, co to za gościu? Tak, dawaj go, dawaj go. Jest! Gdzie jedziemy? O, shit, niedobrze, niedobrze. Niedobrze, goń! Goń Panamera. Ile mamy? 900 metrów! Nie wierzę! Zgarnie moją Panamerę. No jak to tak blisko? Goń Panamera! Pa, 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 pa. Rozwali mnie. Piątkę dawaj, kurde. 500 metrów, nie wierzę. Patrz! Patrz gościa, patrz, 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 żeby mnie nie zepchał. Ja pierdziele! Ale dzik! Gallardo Spider. Ej! Ogrodowe Gallardo Spider. Ale Panamera dała radę, dobrze. Jednak co prędkość to prędkość, nie? Możesz kombinować kierownicą na wszystkie strony, możesz nawet skakać. Nic nie zrobisz, jak nie masz prędkości. Dawaj, bierzemy tego na ruszt. Dawaj. Taki dobry jesteś, boy. Gdzie on pojechał? Co ten gościu? Dobra, my jedziemy tutaj dookoła festiwalu. Wzdłuż muru meksykańskiego. Gallardo kontra... Chyba Lancer znowu, nie? Dobrze, odegram się za ostatnie, bo mnie ostatnio Lancer rozwalił. Wiesz, ja muszę tu uważać, bo Lancerem przegrać z jakimś dobrym samochodem to nie wstyd, nie? Ale przegrać dobrym samochodem z Lancerem to już tak kuźwa nie do końca. To już tak, kurde, no. Trąci kiełbachą. Ja nie wiedziałem, że to jakaś kałuża jest. Kto ją tam wybudował? 80 ludzi na Facebooku jest, proszę bardzo. I co ci ludzie tam robią? Piją herbatę razem ze mną? Co to za X na końcu mapy? Nie wiem. Ty, Ferrari, co to za Ferrari? GTC4L? Co to jest? Masz takie Ferrari? Tu mamy jakiś gości, dawaj go. Patrz, co to ma? Co on tu ma? BMW? Jedziemy, tylko w którą stronę teraz? W którą stronę? Lucek. Wykiwam go. Wykiwam go. Ja wam mówię, że ja go wykiwam. Ja go wykiwam. Na H-shifterze z kierownicą. Ja kontra pad albo klawiatura, nie wiem co on tam ma. Ale go wykiwam. Dobra, czujesz to? Zobacz. Zobacz. Porobiony. Honigan. O, to będzie dobre, to będzie dobre. Alfa Steridio. To będzie dobre na offroad, nie? Zostaję przy tym. Dawaj na przełaj, nie ma czasu, bo ktoś mnie tam już wyprzedził. 2 mile, to jest kawał drogi. Ale mam chyba dobry samochód, wiecie? Chyba mam dobry samochód. Ale bąka puściłem. O nie! Przez tego bąka! Co się stało? No ile mam czekać na respawn? Puściłem bąka, samochód mi się rozwalił, ty! Chłopie, mogłeś fasolki nie jeść. Coś ty zrobił. Za lekki samochód. Ale takiego bona puściłem.
że ja się dziwię wam, że wy go nie słyszeliście na mikrofonie. I to nie był cichacz. Ja go słyszałem przez wygłuszone słuchawki. No i dupa, kuźwa, 8 pozycja. Weź, idź pan w ciul. Łapy w górę. To jest takie dziwne, że ja na H-shifterze zmieniam w tym samochodzie biegi, nie? A teraz nie mam innej skrzyni podłączonej. Zobaczmy środek. Takie mam wrażenie, że ta postać trochę daleko siedzi od tej kierownicy. Co to Ferrari ma prędkościomierz i obrotomierz dla pasażera? Tam możesz sobie przeczepić kierownicę? Lucek, co dobrego w Lidlu? Wiesz co, dawno nie robiłem zakupów w Lidlu, chyba ze 2 miesiące. Lekko ze 2 miesiące jak zakupów w Lidlu nie robiłem, naprawdę. Patrz, mam tu na studiu, jak ucieka do mojego... Pogryziony. Następny miniacz do kolekcji. Jeszcze bym tą Audicą pokonał tą regalię, bo ona nie jest taka dobra. Dobra, ja się lepiej patrzę, gdzie jechać. Trzymaj pączek, kciuki, bo twoją furą jadę. Jeszcze chyba się tak nie zdarzyło, żeby do mnie dołączył podczas streama jakiś widz, jak gram w eliminatora. Bardzo trudno byłoby to zrobić. Patrz, pączek, kolejny mecz wygrany, znaczy w sumie to jedyny mecz wygrany, pojedynek wygrany Audicą, proszę bardzo. Dobra, porobiony. Subaru, może być. No ta Subarka to kozak chyba. Patrz, wyprzedza mnie. What? Gdzie z tą pierdziawą? Zjeżdżaj. Ty, on ma szybszy samochód. No to ja muszę kombinować, ty. O nie, on ma szybszego Focusa. Jak to jest możliwe? Focus szybszy od... Ja mam 6. poziom! Subaru, halo! Trójką nie podjedzie Audi, kurde, V8, co jest? Quattro. Na 4 kapcie napęd, o co chodzi? Tu nie powinno być rozmowy. Miniacz mi na piętach siedzi. O, tu Golfina jest, ale z 4. poziomu to nie. Ło, co to było, ty? Faktycznie najlepsza na offroad. Każdym razem, jak odpalam sobie Fordzę, żeby nagrać odcinek, to jest ta pieprzona zima, nie? Dobra, ulepszamy furę. Tarara, Adam! Ścigałem się z Adamem. Jestem Adam, dobrze wkładam, rowery składam. Porek. Dobra, zobaczymy, co z tej regalii zrobili. 7. poziom! Uciekaj stąd! Gdzie uciekaj? Walczymy! Dawaj, dawaj! Wyzywaj mnie na pojedynek, bo ja nie mogę... Tutaj jest. Co to jest? Panamera? No dobra, może nie być tak źle. Zobaczymy. Ja mam większą masę, więc przez te drzewka powinienem sprawniej przejechać. Ale jednak Panamera to będzie chyba szybka. Dawaj, pokaż! O ja, ale mnie zostawia z tyłu. Panamera jest mocna na eliminatorze. Rozwalił się! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Easy boy! Proszę bardzo, panie czarodzieju. Ale fart. Jaki fart. Mam do wyboru Porsche. Panamerę bierzemy, nie? Bierzemy Panamerę. Jo pierdziut. Co ty robisz, chłopie? Co on zrobił? On jakieś skróty zna, czy coś? Mam nadzieję, że nie. Bo tutaj przez miasto nie ma skrótów. Pa. Nie chcę zmieniać Panamery. Ile zajęła mi fabuła NFS Hit?
O, już nie pamiętam, ale to były sekundy. Szybciutko. To jeszcze SLS-a dodali do eliminatora, fajnie. Ja myślałem, że to jest ten, co już nim jeździłem wcześniej. Tu jest jakiś typo. Dawaj go. Dawaj go. Ziom. Walka. Muszę zmienić SLS-a. O man. Maro, ty. I to jest to Camaro, co ja nim jeździłem. W realu, ty. To jest co? To jest to, tylko że ja jeździłem czarnym. Czarnym jeździłem. Dobra, co my tu mamy za przeciwnika? Chcesz się bić? Dawaj, gościu. Taki dobry jesteś, e? Kuźwa spadła! Camaro, dawaj, jesteś szybkie. Wiem, testowałem. Bierzemy, gonimy Paolo. Polo, nie Paolo, tylko Polo. Jak Volkswagen. Pojechał na... O ty kurde, zna trasę. Zna skróty. Ty, to jest jakiś Kozakiewicz. On ma ciulową furę, chciałem powiedzieć inaczej, ale nie powiem tak. Ale to jest Kozakiewicz, patrz jak on to ładnie zrobił. Camaro, nie! 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 Ale mnie zgównił. Mech. Ograł mnie konkretnie, no. Co tu dużo gadać. Dobra, wiecie co? Ja idę kartofle odcedzić i robimy zlot. Robimy zlot, bo to obraz nędzy i rozpaczy. Ale fajnie się grało. Fajnie, naprawdę. Wiecie co muszę zrobić? Muszę przekręcić hydrołapę do dźwigni zmiany biegów. Camaro, coś ty zrobił, Camaro. Jak mówisz na Camaro, to jest on czy ona?